Witajcie Legofani! Od kilku miesięcy na polskim YouTubie prym wiodą różne faktowo-ciekawostkowe wyliczanki. Skoro wszyscy robią takie formaty, to i ja nie będę gorszy. Przygotowałem dla Was 10 faktów o tematyce Lego. Ale, nie są to fakty oklepane i pierwsze z brzegu. Wszystkie te ciekawostki są starsze od niejednego mojego widza, a znalazłem je w różnych numerach Wyścigu Przygód. A czym był Wyścig Przygód? Był to pierwszy oficjalny magazyn poświęcony tematyce klocków Lego, publikowany w latach 2000-2002 przez wydawnictwo Egmont. Każdy z numerów zawierał komiksy, instrukcje, łamigłówki, galerię konstrukcji oraz różne inne ciekawe artykuły. Do każdego numeru dodawany był mniej lub bardziej udany prezent, a jednym z tych upominków był samolocik o numerze katalogowym 2707, który do dziś jest w mojej kolekcji. W 1999 roku został otwarty Legoland w Kalifornii. Był to trzeci na świecie park rozrywki Lego, do budowy którego użyto zawrotnej liczby 30 milionów klocków. W pierwszym roku istnienia park liczył ponad 40 tras wycieczkowych, a jedną z atrakcji była bajkowa wieża, która wznosiła zwiedzających na wysokość 10 metrów. Lista gier z uniwersum Lego jest z roku na rok coraz dłuższa, ale miano pierwszej gry ze świata duńskich klocków należy do gry Lego Island z 1997. Maskotką parków Legoland jest zielony skrzydlaty smok Oli. W 2000 roku w parkach rozrywki stało 12 różnych figurek tego stworka. W 1999 roku utworzono pierwszą ligę Lego, towarzyską imprezę sportową, podczas której dziecięce drużyny wymyślają, budują i testują modele skonstruowane z zestawów Mindstorms. Aby uczcić to wydarzenie, 27 maja 1999 roku w przeprowadzonej przez NASA misji Discovery STS-96 wzięła udział 7-osobowa załoga i specjalnie zaprojektowany robot Lego widoczny na fotografii. W tamtych czasach zorganizowano również pierwsze zawody w siatkówce robotów. Zawody odbyły się w Sheffield w Wielkiej Brytanii, a drużyny z Uniwersytetu w Reading zbudowały w tym celu specjalne roboty, korzystając z wcześniej wspomnianych zestawów Mindstorms. Turniej zwyciężyły roboty z Trinity College z Dublina. Robot Lego na bakier z prawem. U schyłku XX wieku stary robot Crusher dostał mandat, gdy parkował zbyt długo przed słynnym londyńskim sklepem z zabawkami. Szczęśliwie dla niego skończyło się tylko na mandacie, a nie holowaniem na złomowisko. Pod koniec lat 90. miała też miejsce pierwsza w Polsce wielka impreza Lego. Odbyła się ona w Warszawie, a główną atrakcją tego wydarzenia była budowa wielkiego modelu Pałacu Saskiego. W budowie pałacu modelarzom pomagały przybyłe na imprezę dzieci, a nawet ówczesny prezes firmy Lego, Kirk Kiek Christiansen. W tej kilkudniowej zabawie wzięło udział około 40 tysięcy dzieci i dorosłych, a relacje z imprezy można było obejrzeć w telewizji. W roku milenijnym oficjalną stronę Lego odwiedzało 2,7 miliona osób miesięcznie. Obecnie taka liczba osób odwiedza tę stronę w ciągu dnia, jeżeli nie godziny. W 1998 roku w Estonii pobito rekord Guinnessa w kategorii najwyższa wieża z klocków Lego. Budowla miała 24,91 metra wysokości. Przez 5 dni pracowało nad nią 6 tysięcy ludzi, wykorzystując do budowy 391 478 klocków. Rekord ten został już kilkukrotnie pobity, a aktualny został ustanowiony w Mediolanie w 2015 roku. Wieża miała 35,05 metra i powstała z 580 tysięcy elementów. Mam nadzieję, że o większości tych faktów nigdy nie słyszeliście. Jeśli materiał Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i pozytywny komentarz. A jeśli jeszcze Wam mało i chcecie posłuchać więcej LEGO faktów w moim wykonaniu, zachęcam do obejrzenia moich starszych wyliczanek, które powstały zanim tego typu filmy stały się modne. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie.